I witajcie w części drugiej naprawy, regeneracji zaworka Delphiego. Akurat tutaj przed sobą mamy zaworek. Jak wiecie z pierwszej części, którą oglądaliście, jeżeli nie oglądaliście, zapraszam do pierwszej części. Będziecie wiedzieli, o jakim zaworku mowa, a generalnie jest to zaworek z wtrysku fordowskiego. Podchodzimy więc do regeneracji. Ja już zaworek mam wstępnie przygotowany, statyw stoi. Więc w tym momencie na czym się skupimy? Na obsadzeniu w uchwyt części stałej i oczywiście naszego, jak nazwaliśmy w pierwszej części, grzybeczka. Więc w pierwszej kolejności co będę musiał zrobić? Najnormalniej w życiu nałożyć sobie pasty. Też nie musi być tego na tony. A później zrobimy sobie próbę i podglądniemy, ile tak naprawdę z tego zaworka zostało nieczystości. Dobra, więc to możemy sobie już stąd zabrać. No, odczep się. Dobra, siedzi ładnie. Generalnie na przyszłość rzecz jest jaka. Jeśli chodzi o kwestię regeneracji takiego zaworka, no to wiecie, jeżeli ten zaworek już zrobił naprawdę swoje i są już kolejne wielkie na nim, to naprawdę do zagadnienia podchodzić nie warto. Jeżeli on jest jeszcze chodzący, można oczywiście podjąć próbę, zaryzykować, czy on się uda. W każdym bądź razie w większości tego typu rzeczy się to sprawdza. Jak wiecie bardzo dobrze, na tej części, którą wcześniej poruszaliśmy na mikroskopie, to tak naprawdę bardzo niewielka szczelina potrzebna jest przy docisku tutaj, żeby zaworek wypuścił zbyt dużą ilość paliwa. Tak naprawdę nieduża ta szczelinka musi być, dlatego też jeżeli w tej części będą jakieś rysy, no to niestety nic nie uda się nam zrobić. Dobra, robimy próbę. Odpalamy i będziemy jechali. Stronę. Troszeczkę może więcej obrotów. Generalnie tu nie chodzi o to, żeby tu wysokie obroty były, bo to nie tędy droga. Wiadomo, że tutaj dochodzi do tarcia metalu, materiału. Ale tak naprawdę najbardziej nam chodzi o to, żeby ta powierzchnia jedna względem drugiej była jak najlepiej wypolerowana. Tam musi być, można powiedzieć, powierzchnia lustra. I druga strona. Jeśli chodzi o kwestię nacisku, to już musicie sobie sami indywidualnie dobrać tą kwestię w zależności od tego,
jakim urządzeniem dysponujecie, w jakim stanie jest ten zaworek, praktycznie rzecz biorąc doświadczalnie. Myślę, że inaczej się tego określić tak naprawdę nie da. Dodam sobie troszeczkę pasty. Zadał równie pytanie, ile taki zabieg powinien trwać. Tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi, dlatego że ciężko jest w tym momencie określić, w jakim stanie ktoś ten zaworek ma, jaki naprawdę użyje pasty. Na pewno poświęcenia troszkę wymaga, bo musicie wiedzieć, że taki zaworek, jeżeli on się zużywa przez okres na przykład kilkunastu miesięcy, to żeby go dotrzeć, wiadomo, że my używamy już pasty, prawda? W takiej pozycji on nigdy nie jest docierany, pracując we wtrysku. Ale niemniej jednak troszkę czasu musimy poświęcić na to. Wiem, że w tym momencie film jest po prostu nudny dla każdego, kto go ogląda, ale niestety no, taka trwa procedura. Nie mówię, że zabieg za każdym razem udaje się taki, niemniej jednak mi udało się wypraktykować, że taka metoda jest w stanie w bardzo dużym stopniu uratować nasz zaworek, bo wiecie bardzo dobrze, tutaj nie ma jakichś cudów, tylko jest uszczelnienie, natomiast jeżeli wasz zaworek będzie posiadał już bardzo dużą koleinę, no to niestety musicie sobie zdawać z tego sprawę, że z niego już zrobić wiele nie zrobicie. Dobra. I teraz zrobimy sobie mały eksperymencik i próbę. Wiadomo, że on był czysty, ale my musimy się przekonać, czy coś zostało brudu zgromadzone. Proszę bardzo, zobaczcie. To jest to wszystko, co ja ścieram z tego zaworka. Tak jak widzicie. Metoda prosta, ale sprawdza się bardzo dobrze. To jest dosłownie jak polerowanie metalu. Nawet jeżeli bym w tym momencie sobie odpalił to, to zobaczcie, ile nieczystości zostało. Gdzie widzieliście, że pasta była biała. Proszę bardzo. Dlatego pokazuję wszystko przez cały czas, żeby nie było, że ja coś tutaj podłożyłem, wykombinowałem i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Nawet jeżeli oględziny w tym momencie wstępne zrobimy, no zaworek oczywiście, tamta część stała, pójdzie za chwilkę do kąpieli, natomiast jeżeli byśmy sobie podglądnęli, to ja wam coś pokażę. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. Zobaczcie, w jakim stanie jest część ta prowadząca, która jest na wałeczku, jest, można powiedzieć, idealnie wypolerowana. Wiadomo, że tamten storzec, który jest, ja go widzę w tym momencie już tutaj, że jest błysk, ale wiadomo, że podglądniemy sobie dopiero później po wymyciu. W każdym bądź razie ta część również już też odpada. No i tak, jak widzicie, tu była biała pasta. Czy na białej paście możemy również coś ściągnąć ciemnego? Zaraz się przekonamy. Proszę bardzo. Kropeczka świadczy o tym, że jednak metoda się sprawdza.
Wiem, że pewnie wielu się zastanowi, co ty chłopie robisz. Jednym psujesz, drugim naprawiasz. Niemniej jednak biorę ten zaworek i odkładam go do mycia, do wanny ultradźwiękowej. Wiadomo, że to wszystko ma mieć ręce i nogi. Także wrzucam mój zaworek, grzybek, odpalam maszynę. Z zaworka już zaczynają wypływać nieczystości. Ja idę napić się coś chłodnego i oczywiście spotykamy się za chwilę już po umyciu. A chwilkę wiadomo, że to się będzie musiało domyć, także po chwili się widzimy. I spotykamy się już po, naprawdę musicie uwierzyć, bardzo długiej przerwie, dlatego że kurka, nieplanowo ruszyłem kamerą i poleciał z niej dym. I musiałem niestety próbować ratować, także wiele z niej już nie zostanie i chyba póki na razie będę musiał zakończyć nagrania. Niestety, no coś przy baterii się zadymiło. W każdym bądź razie zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu. Mam wydmuchany, wyczyszczony zaworek i przechodzimy do jego oględzin. Więc tak, nie będę go składał w tym momencie. Użyję ponownie mikroskopu. Aha, nim użyję mikroskopu, to zobaczę. Na ile ten zaworek został. Czy dużo ucierpiał? Coś mnie maszyna, a kurczę, zobaczcie, jaką kalibrację przeszło. No właśnie, i coś mi się nie zgadzało. Czyli spokojnie. Jeszcze możemy ten zaworek zamontować, tragedii z nim nie ma. Przechodzimy w takim układzie teraz do oględzin na naszym mikroskopie. Dobra, i kierujemy się na obraz. Co z naszego obrazu będzie wynikało? Zaraz się przekonamy. Chcę, żebyście to widzieli jak najlepiej. Nas nie interesuje generalnie w tym momencie widok zaworka. Tak jak widzicie, zaworek ma się leciutko obracać. No i zobaczcie, tak wygląda już po zabiegu. Co prawda tutaj już jakiś malutki okruszek gdzieś tam usiadł. Ale to mało zna do znaczenia. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, mamy tą powierzchnię tutaj ładnie wyprowadzoną. Inaczej to, wierzcie mi, naprawdę wygląda na monitorze. Inaczej ja to widzę w rzeczywistości. W każdym razie ta powierzchnia została w bardzo dużej mierze wyprowadzona na taką powierzchnię gładką. Także tutaj
Aktualnie zastrzeżeń z mojej strony nie ma. Jakiś malutki śmieć leżał. Natomiast przechodzimy teraz do tego, co tak najbardziej zawsze cierpi. Ustawimy sobie ostrość. O! No i muszę Wam przyznać, że jestem zadowolony. Wyszło to ładnie. Tak jak widzicie, ten stożek, na którym się spiera zaworek, on ma powierzchnię w tym momencie gładziutką. Co prawda jakiś tam paproszek pozostał na nim, ale nie można powiedzieć, że jest zły. Co prawda można by było jeszcze się przyczepić, ewentualnie próbować delikatnie jeszcze jakąś próbę zrobić podejścia, ale myślę, że już konieczności nie ma. Ewentualnie można by było go dmuchnąć. Tylko pewnie się znowu buczydło nam odpali. Ha! Normalne zjawisko, nie? W końcu to powietrze. No i zobaczymy, jak to wygląda w ten sposób. O! I tak jak widzicie, ta powierzchnia tutaj została wyprowadzona i jest powierzchnią elegancko szklącą, świecącą, gładką. I można by było to już brać, składać, montować. Tutaj mamy te ślizgi, na których widać, że gdzieś tam jakieś zanieczyszczenia delikatne były, ale ich nie poruszamy ze względu na to, że zaworek się obraca. Także na tym etapie myślę, spokojnie mogę mój zaworek złożyć, tylko jest, powtarzam rzecz taką za każdym razem i będę powtarzał. Jeżeli składacie ten zaworek, to pamiętajcie o pewnej rzeczy. Gdzie go mamy? Tu go mamy. Zaworek nie może być składany na sucho. Bardzo częsty błąd, częsty popełniany błąd przez właśnie tych, którzy próbują zrobić. Rzecz jest jaka? Ten właśnie grzybek, który tak nazwaliśmy go na pierwszym filmie, on musi pracować nasmarowany, czyli w czystym, eleganckim zaworku, jak mamy wydmuchany, wyczyszczony, wychuchany, musimy dać czegoś posmarować, żeby on po prostu w pierwszej fazie swojej pracy po zrobieniu nie tarł na sucho, tylko i wyłącznie, żeby coś tam tego smarowania nie było. Także widzicie, zaworek po wyczyszczeniu, po umyciu, on kręci się elegancko, można go obracać, ale to ja kręcę sobie tylko na sucho w tym momencie w formie pokazowej. Także czy to użyjecie zaworek tego typu, czy użyjecie zaworek tego typu, który też jest zaworkiem Delfiego, tylko że większym, o i tu już mamy przykład. To jest zaworek, który nie był regenerowany, jeszcze nie był myty. I tak jak widzicie, ja próbuję zaworek obrócić, on się mi tutaj przy moim kręceniu nie chce obracać. Gdzie ten w tym momencie swobodnie się obraca, wiadomo, że to nie może być też obrót latajki w prawo i w lewo, ale kręci się ładnie, a ten niestety obrócić nie mogę ze względu na to, że są po prostu w nim zanieczyszczenia. Także dziękuję za oglądnięty filmik. Jeżeli dacie łapeczkę, subskrypcję oczywiście, jeżeli sobie klikniecie, to będzie to dla Was jakaś tam podpora, jeżeli będziecie potrzebowali jakieś tam instrukcje, filmiki, bo zawsze coś bieżącego dodaję. Tradycyjnie powtarzam to na każdym filmie, ale nie wszyscy oglądają ten film po raz kolejny. Czasem są tacy, którzy oglądają po raz pierwszy mój kanał, więc to jest akurat dla nich informacja. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestię filmiku, łapeczkę liczę, że w górę dostanę, wtedy jest to jakieś dla mnie takie motywujące i oczywiście dostaję taką informację, że ten filmik był niezbędny i komuś się przydał, komuś się podobał. Także póki co na razie podziękował. Miłej regeneracji. Jak będą pytania, zapraszam oczywiście do komentarzy. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Zajmiemy się czymś innym. Pozdrawionka. Cześć.